Witam, szanowną widownię, w kolejnym odcinku Czytelniczego Kącika na kanale Pająki. W tym odcinku omówimy sobie moje 10 ulubionych książek, jakie przeczytałem w roku 2022. Zapraszam. Ej, proszę Państwa, latka lecą, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają. Za każdym razem teraz, jak wstaję odcinek, to mam wrażenie, jakbym wracał z jakiejś olbrzymiej odysei. No i tym razem moją Scyllą i Charybdą było pisanie pracy inżynierskiej, a z drugiej mańki praca na pełen etat, którą zacząłem teraz od stycznia. Więc no, za każdym razem mówię, że no, chciałbym teraz nagrywać regularnie i często wstawiać odcinki itd., itd. No ale szczególnie przez tą pracę dyplomową nie było to możliwe na tym początku stycznia, ale teraz w końcu ją napisałem, proszę Państwa, i jest po prostu super. Może nagram nawet coś o niej mniej więcej, bo jest tak pobocznie, pośrednio związana z literaturą, I guess, bo to jest archiwizowanie pisma ręcznego w manuskryptach różnych historycznych za pomocą sztucznej inteligencji, więc może kogoś zaciekawi, jak to zrobiłem generalnie. Natomiast, żeby nie było, w zeszłorocznej edycji, nagranej 16 stycznia, czyli Top 10 2021, powiedziałem, że co roku będę prawdopodobnie nagrywał te podsumowania coraz później, aż w końcu będę je nagrywał w lato, a potem z takim rokiem zaległości w następny styczeń. Więc no, oddając zadość tej zapowiedzi, nagrywam którego? 18, czyli się pojawi pewnie 19 stycznia, podsumowanie 2021. Państwa zdrowie. No i tak jak dyktuje nam rokroczna tradycja, to już jest chyba piąta edycja mojego tego rocznego podsumowania. Wybrałem tutaj dla Państwa 10 pozycji, które chciałbym zaprezentować. Niektóre się pojawiły już na kanale na recenzjach, niektóre nie. No taka już jest konsekwencja prowadzenia kanału o książkach, że jak już jakąś książkę przeczytam, no to raczej ją przedstawię na kanale. Ale nie wszystkie, więc dalej tutaj mogą być dla Państwa jakieś niespodzianki. W każdym razie poruszamy się po liście od 10 do 1 do najlepszej książki, jaką w roku pańskim 2022 przeczytałem. Natomiast na początku zwykle tego nie robię, bo odcinki wychodzą po prostu za długie i tak by ludzi przeraziło, gdyby zobaczyli, że pierniczę o tych książkach na przykład 50 minut. Ale chciałbym zrobić takie honorable mentions, zanim przejdę do ostatecznej listy. No ale właśnie gwoli tego, żeby odcinek się nie rozrósł do jakichś gargantuicznych rozmiarów, to chyba zrobię z tego osobny taki snippet, taki odcinek specjalnie i go wrzucę na Patronite'a. Więc mając ten mały, niecny plug z głowy, myślę, że możemy zaczynać. No dobrze, więc zacznijmy z pozycją 10, mianowicie John Fante, Czekaj na wiosnę, Bandini. Jeśli Państwo pamiętają moją recenzję Pyłu, którą zrobiłem niedawno, wspominałem tam, że dowiedziałem się, że główny bohater tamtej książki, czyli Arturo Bandini, nie jest ograniczony tylko do tej powieści, tylko Fante napisał o nim tetralogię, cztery książki i Ask the Dust, nie pamiętam, którą jest w kolejności, drugą albo trzecią. W każdym razie pierwszą w tej tetralogii jest Wait Until Spring, Bandini, i byłem bardzo ciekawy właśnie, jak te książki się porównują, gdyż no, wspominałem również, że Pył był kiedyś moją ulubioną książką wszechczasów, już teraz nie jest, ale tak było. Więc sięgnąłem bardzo prędko i przeczytałem sobie Czekaj na wiosnę. No i cóż, nie wywarło na mnie takiego wielkiego wrażenia jak Pył. Przeważnie z tego względu, że Pył był miejscami bardzo relatable, że ta główna postać z wszystkimi jej wadami, no, o zaletach ciężko mówić, ale z jej podejściem do życia, takim ironicznym humorem odnoszącym się do świata, była bardzo relatable i właśnie jeśli oceniam książki, jak bardzo mi się podobają, no to na pewno dużą rolę będzie pełnił ten czynnik literally me, prawda? Czyli moje ulubione książki będą mi przypominać o jakichś moich własnych, prawda, przemyśleniach czy odczuciach. No i akurat Wait Until Spring, Bandini, no nie odpowiada temu schematowi, gdyż ta główna postać, Arturo, jest tutaj obecny, ale jako dziecko, jako 14-letnie dziecko i głównie to jest taki dramat rodzinny o tym, jak się wychowywał, no, gdzieś tam w Colorado, w takiej dosyć biednej rodzinie, gdzie jego ojciec był murarzem i przez hazard tracił nagminnie pieniądze i jego rodzina żyła w nędzy. Więc generalnie to jest dużo bardziej tragiczna książka niż Pył. Pył również momentami opisywał właśnie takie przypadki skrajnej biedy i desperacji, natomiast właśnie fakt, że ta główna postać Bandiniego potrafiła się odnosić do tego z takim ironicznym trochę humorem i jak ludzie próbowali mu jakoś pomagać, to właśnie na swoją szkodę pozował wbrew wszystkiemu na takiego bogacza, że nie, no to ja
mam mnóstwo pieniędzy, prawda, tutaj nie będę się jakimiś drobniakami zadowalać. Więc to było duże źródło humoru w tamtej książce, które pozwalało jakoś przefiltrować te bardziej tragiczne aspekty, natomiast tutaj już tego filtra brakuje. No i jest to dosyć przejmująca sytuacja i po tym humorze już raczej nie ma śladu. Natomiast dalej jest zachowany taki specyficzny sposób pisania, który również był obecny w Pyle, bardzo dynamiczny. Sprawia, że ta książka, która no, tam trwa 200 stron, no, dosłownie można w jeden albo dwa dni ją przeczytać, jest bardzo wciągająca. No i zachował się również ten element przechodzenia bardzo płynnego z takich prozaicznych opisów w takie bardzo poetyckie, wzniosłe rzeczy, które no, nie wydają się być pretensjonalne, tylko jakoś tak właśnie naturalnie wynikają po prostu z tych sytuacji, które są opisywane, z tej prozy życia. Tutaj akurat Fante wpada w takie religijne przemyślenia o tym, jak właśnie Arturo i jego dwaj bracia, też chłopcy młodsi od niego, sobie radzą z pojęciem grzechu i on mają matkę, która jest bardzo religijna i mimo tego, że jest taką anielską istotą, to jest po prostu krzywdzona przez życie na prawo i lewo. No więc jest to bardzo dobra książka, natomiast no, nie jest to arcydzieło mimo wszystko. Dalej, tak jak Pył bym powiedział, że jest wybitny, nawet bym go tak określił, to jest po prostu bardzo dobra książka, ale nie wiem, czy bym powiedział, że jest wybitna. Na pewno dla mnie miała spory ładunek emocjonalny, może dlatego, że bardzo lubię dalej styl prozy tego autora, natomiast no, nie plasowałbym jej w jakimś, nie wiem, top 100 książek wszechczasów czy coś takiego, natomiast na tyle była dobra, że zasłużyła na miejsce 10 w mojej liście tegorocznej. Następna książka, proszę Państwa, to jest Blank Space, to jest placeholder, gdyż ta książka nie jest w moim posiadaniu i właściwie nawet nie jestem pewien, co to ma być. Powiedzmy, że są dwie książki ex aequo, bo taki trochę backstory. Na początku tego roku czytałem przeważnie literaturę starożytną, czy ogólnie można powiedzieć prenowożytną. I dosłownie pierwsze parę miesięcy roku, jak się przygotowywałem do Greków, no to wyłącznie właśnie to były te różne starożytne, antyczne i średniowieczne pozycje. No i również wtedy sięgnąłem po dwie książki, które mi się bardzo spodobały. Był to Gilgamesz, Epos o Gilgameszu i Beowulf. I właśnie ta gładka książeczka ma reprezentować jedno z tych dwóch opowiadań, które mają pewne punkty wspólne, są podobnej długości, w podobny sposób przedstawiają nam właśnie tą pre-nowożytną, tradycyjną mentalność, która jest dla mnie tematem bardzo interesującym. Natomiast za różne aspekty je lubię, więc nie mogę jakby preferencyjnie powiedzieć, która mi się bardziej podobało, bo o ile bym powiedział, że Epos o Gilgameszu doceniłem ze względu na po prostu humor i absurdalność niektórych opisów, jak również archetyp potopu, który się tam znajduje, który było bardzo ciekawie porównywać z opisem biblijnym, tak Beowulf spodobał mi się bardziej ze względu na to, jak przedstawia honor i posłuszeństwo względem króla, oddanie królowi, taką odwagę wobec nadnaturalnych przeciwności. Bo ile w Gilgameszu, no to mówimy o półbogach de facto, czy dwie trzecie bogach teoretycznie Gilgamesz jest, więc kiedy oni czynią te no, ponadludzkie czyny, no to się temu nie dziwimy, bo to są jak czyny Herkulesa czy coś takiego. Natomiast bohater, no Beowulf jest człowiekiem. Jest co prawda najprzedniejszym ze wszystkich wojowników, ale jakoś poprzez łaskę Boga, można powiedzieć, no, zmaga się z różnymi demonami i na końcu ze smokiem, który stanowczo przeważa jego zdolności fizyczne. No i właśnie jest ta atmosfera też religijna. Pierwotnie to była pogańska opowieść rzekomo, natomiast jedynie dlatego została przechowana dla świata literatury, jest to, że jacyś mnisi wczesno-średniowieczni przepisali po prostu tą opowieść i wtedy nasycili ją też tą warstwą chrześcijańską. No ale to prawdopodobnie było po prostu podmienienie tego, jak ten Beowulf się zwraca do jakiegoś bóstwa, żeby specyficznie wspominał na przykład o Trójcy, czy o jakimś tam Panu Światła, czy coś takiego. Więc nie zmieniło to, myślę, integralnej struktury tego eposu, czy no sagi. Nie wiem, jak to dokładnie określić, jaki to jest gatunek literacki. Natomiast dalej jest no, bardzo ciekawy, podąża taką tradycyjną baśniowo-legendarną strukturą, czyli trzech aktów, z których czyny są kolejno coraz bardziej donioślejsze i wielokrotnie taka trzystopniowa struktura się powtarza. No i myślałem przez chwilę, że nakręcę o tym taki odcinek w stylu właśnie tego mojego odcinka opowiadamy po co Gilgameszu. Natomiast no z racji, że mniej jest takich elementów humorystycznych w Beowulfie, to jest raczej właśnie taka poważna i bardzo piękna też opowieść, no to nie wiem, czy w końcu to zrealizuję, no bo
właśnie ten odcinek by nie osiągnął tego humorystycznego efektu, w który w Gilgameszu celowałem. Natomiast dalej były to świetne, świetne rzeczy do przeczytania, bardzo polecam, właśnie one mają 80 do 100 stron, więc oba mi się udało chyba w jeden dzień przeczytać, więc bardzo polecam. I dalej mamy, proszę Państwa, kolejną książkę Placeholder. Dużo w tym roku książek pożyczałem, no i niestety nie zdążyłem sobie wszystkich kupić, chociaż docelowo i Gilgamesza, Beowulfa i tą następną książkę chciałbym mieć na biblioteczce, gdyż są bardzo dobre. Natomiast tutaj mamy, faktycznie to jest wiersz Asnyka, ale tak naprawdę na miejscu 8 stawiam Kultura a Natura Pawlikowskiego. O ile rzadko czytam autorów polskich, to jeszcze rzadziej czytam polską jakby filozofię albo jakiekolwiek eseistykę, czy jak zwał, więc była to pewna nowość. Natomiast dużo dała mi ta książka, gdyż właśnie traktowała o lokalnym naszym tutaj polskim ekosystemie, szczególnie o Tatrach i o komercjalizacji Tatr, wzroście turystyki, który się rozpoczął właśnie na początku XX wieku, wtedy chyba ta książka została wydana. No i budowano wtedy te wszystkie ścieżki turystyczne, pierwsze wyciągi. No i właśnie Pawlikowski się bardzo sprzeciwiał na przykład zbudowaniu kolejki na Kasprowy Wierch bodajże. I tutaj książka zawiera argumenty właśnie za tym, czemu mielibyśmy zachować Tatry jako, powiedzmy, dziewicze miejsce, które jest zachowane w takim pierwotnym i niebezpiecznym również stanie, żeby tylko najbardziej przygotowani i najwięksi śmiałkowie mogli zdobywać te tatrzańskie szczyty, podczas gdy jeśli zaczynamy traktować te właśnie niebezpieczne, naturalne miejsca jako, że każdy musi je zobaczyć, to wtedy musimy ułatwić do nich dostęp na tyle, że rujnujemy same piękno tych miejsc i to, co one reprezentują. Więc była to naprawdę bardzo ciekawa krytyka turystyki. W ogóle docelowo zamierzam nagrać taki szerszy odcinek o moich przemyśleniach nad turystyką, który niektórzy z Państwa mogą wiedzieć, że przygotowywałem się do niego dużo w lato i potem mieliśmy dyskusję na Discordzie na ten temat. No i mam dużo materiałów, które dopiero muszę skompilować w taki wideo esej, ale myślę, że zrobię to na początku. W wiosnę, jak zacznie się sezon taki na wyjazdy, na turystykę, to wtedy będzie to bardziej takie na miejscu wypuszczenie tego, a nie teraz w środku zimy. W każdym razie Kultura, Natura, bardzo fajna pozycja, też pokazująca, w jaki sposób ekologia powinna się wiązać z patriotyzmem, żeby nie powiedzieć nacjonalizmem, a nie właśnie z taką perspektywą lewicową, jak to często jest współcześnie uznawane i co też krytykował na przykład Ted Kaczyński czy Pentti Linkola chociażby. Natomiast bardzo fajnie jest wiedzieć, że mamy właśnie domorosłego polskiego filozofa, który również do takich przemyśleń doszedł. Jeśli chodzi o krytykę tej książki, dlaczego nie plasuje się wyżej, albo dlaczego tam nie nakręciłem o niej odcinka, to bym powiedział, że w całej książce tak w połowie znajdują się dobre eseje i argumenty, a połowa, kiedy skupia się już na takich praktycznych rozwiązaniach, na przykład botaniki i temu na przykład, czy powinniśmy jakoś zapobiegać rozprzestrzenianiu się obcych gatunków tych inwazyjnych w polskiej florze, to te jego przemyślenia są już albo archaiczne, albo nietrafione, po prostu błędne, gdyż tutaj dużo lepiej Linkola wypada w tym właśnie, że nie wiemy po prostu, w jaki sposób jakiś gatunek, przywieziony z innego kontynentu będzie współgrał, albo właśnie nie współgrał z lokalnym ekosystemem i jest wyrazem ludzkiej pychy myśleć, że możemy jakoś z własnymi rękami balansować, prawda, tą delikatną harmonię jakiegoś ekosystemu z pożytkiem dla ekosystemu i dla ludzi. Raczej Linkola postuluje taki absolutny brak ingerencji i traktowanie jakiejkolwiek ingerencji, na przykład sprowadzenie nasion z innego kraju czy coś takiego, jako wielki grzech przeciwko naturze. Natomiast Pawlikowski, on bardziej traktuje to, że czynniki ludzkie również są częścią tych działań naturalnych na kształtowanie się ekosystemów, co jest według mnie zgubnym podejściem, szczególnie patrząc na zakres wpływów współczesnych ludzi na środowisko. Ale to już odłożymy. Kultura i Natura, muszę sobie kupić. Bardzo też polecam do przeczytania. Przejdziemy natomiast dalej do, proszę Państwa, Gustav Flaubert Salambo. I to jest pierwsza książka, którą omówiłem już na kanale w środku lata. Była to bardzo przyjemna lektura, gdyż tak jak wspominałem, na początku roku zajmowałem się lekturami antycznymi, a to jest książka osadzona w czasach antycznych, napisana oczywiście w nowożytnych latach, aczkolwiek dalej przedstawiająca echa tej premodernistycznej mentalności, co bardzo doceniłem. Dalej uważam, że bogactwo opisów, złożoność
tej prozy jest nie do porównania prawie z dowolną inną pozycją na tej liście, którą przedstawię. Była to wyśmienita książka tak estetycznie, natomiast żeby plasowała się wyżej w moim rankingu, to brakowało jej może jakiejś takiej bogatszej warstwy intelektualnej, bo tak jak wspominałem na recenzji, jeśli by się zastanawiać, co ta książka mówi, no to mówi to, że ofiary demonicznym bogom z ludzi działają i naprawdę mogą poprawić stan, jeśli się poświęci ludzkie życie tam Molochowi czy komuś tam. Więc to wydaje się być lekcją płynącą z tej książki. Jeśli są Państwo ciekawi, o czym jest i moje pełne przemyślenia na jej temat, no to właśnie polecam moją recenzję, a teraz przejdziemy dalej. Natomiast to jest pozycja 7 najlepszych książek w tym roku. Kolejna książka, o której nie wspominałem chyba, a też jest niezwykle ciekawa i też pochodzi z czasów starożytnych, chyba z V wieku naszej ery. Jest to mianowicie Hexameron świętego Bazylego. I Hexameron, czy Hexamerony, to jest gatunek literatury teologicznej skupiający się na egzegezie pierwszych 6 dni stworzenia. I tutaj właśnie święty Bazyl rozdział po rozdziale omawia linijkę po linijce, czy nawet słowo po słowie, opis stworzenia z Genesis 1. No i czytałem kilka pozycji teologicznych w tym roku właśnie z ojców Kościoła. Natomiast myślę, że ta była jedną z tych pozycji, które wywarły na mnie największe wrażenie i najbardziej wpłynęły na moje poglądy, gdyż po prostu święty Bazyl podchodzi do opisu stworzenia bardzo literalnie. I tak jak się potem dowiedziałem, wszyscy ojcowie Kościoła podchodzą do stworzenia literalnie. Pozycja, która dzisiaj byłaby nazwana kreacjonizmem młodej ziemi i ogólnie jest uważana za jakąś tam dziką teorię konspiracyjną, głównie jest propagowana przez protestantów, prawda? No to jest faktycznie wynika z najwcześniejszych egzeges tych fragmentów, jakie w ogóle są. I są bardzo dobre argumenty wynikające zarówno z pisma, jak i z tradycji do tego, żeby właśnie odczytywać ten opis stworzenia, no i właściwie cały Stary Testament również dosłownie i jakby rozumienie historyczne tych wydarzeń jest dopiero podstawą egzegetyczną na jakiekolwiek alegoryczne czy symboliczne interpretacje. Tak w takim kierunku podążała egzegeza wykonywana przez tych pierwszych ojców Kościoła. No i mamy tutaj dużo ciekawych stwierdzeń. Nie powiedziałbym, że wszystkie są wiążące dla wiernych. Wszystko, co tutaj mówi święty Bazyl, bo takie rzeczy jak firmament czy wody niebiańskie zawieszone, w sensie literalny ocean, który skapuje niejako takim lejem i się skrapla w wodę, która spada na ziemię. No w takie rzeczy ciężko się przekonać do wiary. Natomiast wiele innych aspektów stworzonego świata jest tłumaczonych bardzo spójnie i również, no tak byśmy powiedzieli, naukowo we współczesnym sensie tego słowa. I byłem wielokrotnie zaskoczony, w jaki sposób ktoś żyjący właśnie w tym V wieku, mając narzędzia, które wtedy były do dyspozycji, dochodził do takich wniosków, które są dużo bardziej zbliżone tych współczesnych naukowych, niż bym oczekiwał. Natomiast oczywiście główny pożytek z tej książki nie jest naukowy, tylko duchowy. Bardzo, bardzo dobrze tutaj egzegezę przeprowadza święty Bazylii, jak te kolejność stworzonych rzeczy i konkretne słowa użyte mają właśnie głębokie znaczenie dla wiernych i powinniśmy się zaczytywać właśnie Księgą Rodzaju i czerpać wielorakie znaczenia z tych słów. Natomiast też, co było bardzo pocieszne w tej książce, to to, że jest przetkana takimi przekonaniami wywodzącymi się z starożytnych greckich przekonań o filozofii naturalnej, czyli no tak wtedy określano, powiedzmy, nauki naturalne, tak jakbyśmy teraz powiedzieli. I właśnie wiele z tych przekonań, które pochodzą od Greków, a nie z Księgi Rodzaju, są przestarzałe w bardzo zabawne sposoby. Jest na przykład opis tego, że węgorze się rodzą wprost z błota, że sępy są zapładniane przez wiatr i są tylko samice sępów. Z tego Bazylii wyprowadza pouczającą lekcję, że niepokalane poczęcie Jezusa z Maryi było możliwe oczywiście, bo już w naturze mamy przykłady tego, że sępy mają niepokalane poczęcie. No dosyć mnie rozbawiło, jak to czytałem, ale też niektóre bardzo niesamowite, takie legendarne opisy, że jest jakaś wyspa na Morzu Śródziemnym, gdzie są owoce, które jak się odczepią od drzewa, to zamieniają się w ptaki i odlatują. Bo są wypisane różne kamienie szlachetne, które zostały stworzone i ich różne takie medyczne właściwości tych różnych kryształów. Z momentami powiało też taką ezoterykę,
ezoteryką, takim mistycyzmem, ale tak jak mówię, w większości te przekonania o świecie naturalnym wywodzą się z mylnych przekonań właśnie tam Arystotelesa, Platona, innych greckich filozofów, do których ci wcześniej ojcowie Kościoła się odnosili dosyć bezkrytycznie, nie kwestionując tych autorytetów i też wykorzystując ich, żeby prosyletyzować również świat helenistyczny, czyli powoływali się właśnie na te przekonania Arystotelesa, bo te osoby, do których nauczali, by kojarzyli te rzeczy. Czyli to był jakby szczyt intelektualnego dyskursu, gdzie wykorzystywali najnowsze nowinki naukowe, żeby potwierdzić słowo Boga. No ale teraz właśnie te nowinki naukowe są zabawnie przedawnione, więc to też mi dużo radochy dało w czytaniu Heksameronu. Natomiast no bardzo, bardzo polecam Heksameron i różne inne egzegezy wczesnych ojców, które dają no nieskończenie głębsze zrozumienie pisma niż, bym powiedział, jakakolwiek współczesna apologetyka. Następnie na pozycji 5 mamy Nieznośną lekkość bytu Milana Kundery. Tą książkę też recenzowałem i pamiętam, że bardzo długo mi zajęła jej recenzja. Jest to książka bardzo, bardzo intertekstualna i bogata w różne wątki, które są splecione ze sobą w taki sposób, że ciężko jest oddzielić jedną nitkę interpretacyjną od innej. Są jak takie słuchawki splątane w kieszeni, które ciężko rozwikłać. Natomiast kilka tam przewodnich wątków właśnie omówiłem i dalej uważam, że jest to, jeśli chodzi właśnie o zawartość i pluralizm treści intelektualnych, to jest to jedna z czołowych książek w tym roku, jakie udało mi się przeczytać, jednocześnie zachowując wiele zalet literackich. Myślę, że jest napisana w bardzo piękny, przejmujący sposób, również miejscami też humorystycznie, ale właśnie jeśli chodzi o taki typ książki, które no po prostu radość sprawia przeczytanie jej, a potem zastanawianie się, o co tu kurka twarz chodziło, no to jest tego typu książka. Chociaż jeśli książka byłaby tylko tym, jakąś taką zagadką, takim interpretacyjnym węzłem do rozwikłania, no to dużo by to nie dawało, gdyby z tej książki jednocześnie nie wynikała jakaś dobra lekcja, jakieś głębokie przemyślenie, które możemy zaadaptować do swojego jakoś, nie wiem, światopoglądu, albo z drugiej strony, gdyby ta książka nie posiadała jednocześnie waloru estetycznego. A myślę, że właśnie tutaj posiada raczej ten walor estetyczny, gdyż wydźwięk taki, nie wiem, moralny tej książki jest bardzo taki dekonstrukcyjny i postmodernistyczny. Więc w pewnym sensie wychodzi się z tej lektury wiedząc mniej niż się wiedziało na początku. Myślę, że ta książka daje wiele rzeczy różnym typom czytelników. Myślę, że z powodzeniem można by podejść do tej książki jako do romansu, jako historii po prostu o miłości i z tego czerpać radość, bo jest to dobrze napisany romans też z wieloma zwrotami akcji i tak dalej. Natomiast ja podeszłem bardziej do tego jako książkę napisaną właśnie symbolicznym językiem, który należy jakoś potem interpretować. No i również taki odczyt został mi wynagrodzony, jak widać po odcinku, na którym mówiłem chyba, nie wiem, 40 czy 50 minut o Nieznośnej lekkości bytu, więc bardzo polecam. I właściwie, co ciekawe, następna pozycja, czyli już numer 4, proszę Państwa, czyli Melancholia sprzeciwu, również odznacza się podobnymi charakterystykami jak Nieznośna lekkość, czyli no powiedzmy, że mam swoje preferencje i książki, które wpisują się w te preferencje, będą właśnie wysoko się plasowały, więc do powieści Kraszna Horkaja będą aplikować się podobne uwagi, co miałem tam, natomiast tutaj bym powiedział, że warstwa ta intelektualna jest może nieco płytsza, albo bardziej bezpośrednio przedstawiona, nie sprawiło mi takiego kłopotu, może interpretacja melancholii, co Nieznośnej lekkości, ale jednocześnie proza jest tutaj bardzo ciekawa, bardzo ciekawie przeprowadzona, takimi bardzo długimi zdaniami i nie ma żadnych podziałów na akapity w książce, nawet o ile pamiętam, dialogi są wpisane wewnątrz tych akapitów, nie ma nawet podziałów dialogowych i jest to taki trochę, no nie wiem, czy strumień świadomości, ale na pewno proza jest przedstawiona dużo bardziej eksperymentalnie niż w Nieznośnej lekkości, co od razu u mnie jakby punktuje, że jest niestandardowa proza i że właśnie warstwa estetyczna, prozaiczna książki będzie sama w sobie czymś nowym, a nie musimy liczyć, nie musimy polegać na tym jakimś tam przesłaniu czy wątkach, motywach, żeby książka się wyróżniła. Nie będę się teraz wdawać w szczegóły tych motywów obecnych w tej książce, można obejrzeć recenzję, natomiast wybór Melancholii sprzeciwu jako pozycji 4 jest tym zabawniejszy w świetle pozycji 3, którą jest, proszę Państwa, Moby Dick Hermana Melvilla, czyli druga na liście, back to back, książka o wielorybie,
Melancholia Sprzeciwu była o takim spreparowanym wielorybie, jakby mumii, przedstawionej w cyrku do oglądania, no a Moby Dick jest o żywym białym wielorybie, na którego polują przez całą książkę. Natomiast właśnie bardzo ciekawe, że dwie książki z gatunku wielorybniczych się pojawiły na tegorocznej liście. No i tak, proszę Państwa, Moby Dicka mogli nawet Państwo nie wiedzieć, że czytam, gdyż nie czytałem go, w większości tylko słuchałem na audiobooku. Zacząłem bardzo, bardzo dawno temu, jakoś przed wakacjami chyba nawet, i sobie do pracy słuchałem. Audiobook trwa 24 godziny, czy 25 prawie, co uważałem niegdyś za olbrzymią długość, że nie wiem, kiedy przez to przebrnę. Chociaż no, zdarzały się dni, gdzie słuchałem tego po 2 godziny, po 3 godziny tego Moby Dicka, zdarzały się tygodnie, gdzie nie słuchałem nic, dlatego tak się to przyciągnęło. No i teraz mam takie wrażenie, jakby ta książka mi towarzyszyła przez większość tamtego roku. No, powiem o tym więcej na recenzji, bo oczywiście zamierzam bardzo wkrótce Moby Dicka zrecenzować, więc może też nie będę tutaj zbyt długo się nad nim rozwodził, ale no, niesamowita powieść. Tak rozbudowana, jeśli mówiłem o nieznośnej lekkości, że nieznośna lekkość ma dużo wątków i że można to odczytywać na wiele sposobów, tak, no, Moby Dick czołuje, przoduje po prostu, jeśli o to chodzi. Do tej pory są spory różne akademickie interpretatorów o to, co konkretne elementy tej powieści znaczą i w najróżniejszych światłach można tą książkę odczytywać. No i jest bardzo długa, właśnie ma 650 stron i mogłoby się wydawać, to jest krytyka, którą często stawiam innym powieściom, na przykład Annie Kareninie, że jeśli są takie długie, no to duża część tej treści będzie filerem, będzie jakoś niepotrzebna, że tylko ma jakoś, nie wiem, uzupełniać postacie, ale że dałoby się to skrócić. Natomiast powiedziałbym, że właśnie przeciwnie, tutaj Moby Dick, wszystkie te rozdziały, które tutaj są, jak bardzo dygresyjne by się nie wydawały, bo to są całe rozdziały o, nie wiem, anatomii, dokładnej anatomii głowy tego kaszalota, albo o kościach kaszalota, jak wygląda, albo o tym, ile dany gatunek wieloryba daje oleju, albo o różnych kontekstach interpretacyjnych związanych z kolorem białym. No, wszystkie te rozdziały wydawałoby się, że totalne takie dygresje, że tylko przedłużają nam czas trwania tej lektury, natomiast jak się okazuje, jak po głębszym zastanowieniu, to wszystkie są bardzo potrzebne i wszystkie dodają właśnie do tego bogactwa, które zawiera ta książka. Więc nie mogę się doczekać, aż Państwu o niej dosadnie opowiem. Już się boję, ile ten odcinek będzie trwać. Natomiast tutaj poprzestańmy na tym i no, bardzo, bardzo zachęcam do przesłuchania. I w ogóle audiobook, ja też go podlinkuję, czemu nie, jest po angielsku, ale właśnie ten narrator, no, świetną robotę robi, czyta na głosy i po prostu po przesłuchaniu tylu godzin tej książki myślę, że potrafię robić bardzo dobry głos kapitana Ahaba i bardzo lubię to robić. Proszę Państwa, miejsce drugie. Poproszę o drumel. Jest to, niektórzy się mogą spodziewać, Iliada. Homer, Iliada. I jest to niesamowite dla mnie, proszę Państwa, że po 2500 lat, napisawszy ludzkość, napisawszy dziesiątki, setki tysięcy książek, jeśli nie miliony, nie wiem ile jest książek na świecie, dalej książki, które dorównały albo przerosły Iliadę, myślę, że można policzyć na dłoniach, na palcach u dłoni. Oczywiście jest to po części niesprawiedliwe, gdyż Iliada jest taką fundacyjną książką literatury zachodniej, że w jaki taki czy inny sposób późniejsza literatura jakoś się odnosi do Iliady, czy ją dekonstruuje, czy wykorzystuje elementy literackie wprowadzone przez Homera. To jest bodajże teoria letrystów o fazie amplicznej i fazie dłutowania, czy no, rzeźbienia, o którą omówiłem w odcinku, no wyświetlę na ekranie, w którym odcinku o tym mówiłem, jak chcą Państwo więcej się dowiedzieć o tej koncepcji. Natomiast no, do tej pory Iliada Homera, no jak tylko o niej myślę, o tej lekturze, to właśnie szeroki uśmiech się rozlewa na mojej twarzy. Taki sam uśmiech, jaki rozlewał się podczas samej lektury, właściwie przez cały czas jej trwania. Wydaje mi się, że to jest książka, którą powinny w całości czytać dzieci w podstawówce. Niektóre dzieci by to zanudziło, owszem, ale w niektórych mi się zaszczepiłoby taką miłość do antyku, której no do końca nie da się zdobyć po czytaniu tam mitów, w jakimś tam opracowaniu właśnie
właśnie Parandowskiego, no bo owszem, one opisują mniej więcej właśnie te podanie o bogach i trochę to życie w starożytnej Grecji, ale nie przedstawiają takiej istoty antycznego myślenia, takiego piękna tych czasów antycznych. Natomiast Iliada, jak żadna inna lektura, jaką przeczytałem w tym roku, pozwoliła się właśnie zbliżyć do tego ducha starożytnej Grecji, do ich mentalności i faktycznie było to niesamowite doświadczenie, bardzo, bardzo przyjemna lektura. Tak jak mówiłem na początku przy Gilgameszu i Beowulfie, że jedno doceniałem za taki humor i taką absurdalność, a drugą właśnie za takie podejście do cnót różnych, do honoru i tak dalej. No to proszę Państwa, Iliada scala jedno i drugie. Są to opisy wielkich, bohaterskich czynów, poprzetykane taką trochę błazenadą, czy myślę, że nawet w starożytnym kontekście te fragmenty miały być komediowe, bo dobry gawędziarz, czy bard, czy no pieśniarz, powiedzmy, w tym kontekście starogreckim, no będzie potrafił zarówno wzruszyć widownię, poruszyć ich serca do takiego bojowego nastroju, jak również będzie potrafił ich rozbawić. I wszystkie te emocje są obecne w Iliadzie i no nie mogę dość Iliady polecać. Obiektywnie rzecz biorąc, to była najlepsza książka, jaką w tym roku przeczytałem. No ale oczywiście wspominałem już o niej w mojej recenzji, w moim odcinku Grecy 2, więc tam trochę szerzej o niej powiedziałem, o różnych takich historiach, które specyficznie mi się bardzo w niej podobały. Polecam sięgnąć po Iliadę. Nie wiem, jakie wydanie jest najlepsze, czy ktoś chce rymem, czy ktoś chce prozą. To chyba jest rymem, tak. To jest rymem i bardzo miło mi się to czytało. Nie wiem, czy to jest najtrafniejsze tłumaczenie. No, można się popytać, bo mamy na pajęczynie trochę takich już speców od właśnie greki, od greckiej literatury, więc oni na pewno będą wiedzieć, jak najlepiej czytać Iliadę. Serdecznie polecam. Natomiast będziemy przechodzić już do najlepszej książki, którą przeczytałem w roku pańskim 2022. I tego również prawdopodobnie mogą się Państwo spodziewać, gdyż jest to książka, czy no dwie książki, tutaj już suspens zbuduję, które miały największy wpływ chyba na moje życie, na mój sposób myślenia. I nie tylko na sposób myślenia, tylko na to, co faktycznie zacząłem robić w świecie, jak się prowadzić, powiedzmy, jakie wartości przedstawiać swoimi czynami. I są to już bez dalszego przedłużania Gothic Violence i Harassment Architecture Mike'a Ma. Obie recenzowane na moim odcinku o tym samym tytule. Natomiast tak, dalej nie mogę się otrząsnąć z uroku, jakie te książki na mnie wywarły. Na początku, słysząc o harassment, różne nieprzychylne opinie na lead, ogólnie na 4chanie, z której ta książka się wywodzi. Myślałem, że to będzie tylko taki schizo shitpost, który szybko tam skrytykuję, zrecenzuję i zapomnę. Natomiast się okazało, że no, Harassment Architecture mnie wciągnęło, a Gothic Violence mnie po prostu połknęło w całości. To jest taka memetyczna książka w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli że idee, które są w niej zawarte, są tak lotne i tak mocno wpływające na duszę, że ta książka jest niezapomniana, myślę, chociaż no, może z czasem się otrząsnę z tego wrażenia, ale na razie nie minęło i dalej uważam, no, że to nie jest jakby wybitna literatura, to nie jest jakieś arcydzieło XXI wieku, czołowa książka, tylko po prostu odnalazły mnie te książki w takim miejscu i w takim czasie mojego życia, że miały one maksimum efektu i naprawdę bardzo ciekawe wątki wprowadziły i wiele dobrego tej książce zawdzięczam, również wiele złego, ale no przynajmniej nie było nudno. Nawet taki roller coaster, prawda, taka sinusoida jakości życia jest mimo wszystko bardzo ciekawa i bardzo płodna, jeśli chodzi o twórczość i o literaturę i dużo z niej można wyciągać do swoich późniejszych prac literackich. No bo taki pisarz, który wiedzie bezpieczne życie i nic nie przeżył, no to z czego on ma czerpać, żeby właśnie pisać dobre książki? No chyba tylko Pessoa by tak potrafił. W ogóle sama postać Mike'a Ma, różne też podobieństwa pomiędzy tymi no, autorem i tymi głównymi postaciami, które nie pokrywają się z autorem do końca. Podobieństwa właśnie tych osób z moimi wcześniejszymi jakimiś tam poglądami. No również się bardzo przyczyniło do tego, że tak te książki polubiłem. Tak jak wspominałem na początku, jest to literatura typu literally me. Tych akurat książek nie mogę polecić każdemu, gdyż wiele osób prawdopodobnie by się oburzyły, czy jakoś kompletnie nie widziały w czym, co widzę w tych książkach, ale jeśli ktoś ma podobny, powiedzmy, profil psychologiczny, czy na podobne zakątki internetu częstsza, co ja, to myślę, że również odnajdzie w tej książce. No,
Rozładowała mi się kamera. To chyba sygnał, że pora kończyć. Dość już o tych dwóch wyśmienitych książkach powiedziałem, więc je odkładam i mamy kompletny stosik. Oto on. Top 10 2022. Ale zanim skończę, zanim się zawinę, to jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów o moich planach na najbliższe odcinki, no planach czytelniczych na następne książki, jakie będę czytał. Generalnie od ostatniego miesiąca moje decyzje, właśnie jakie książki będę czytał, już nie do końca zależą tylko od mojego widzimisię, tylko teraz są również nakierowywane poprzez sugestie od moich drogich patronów, których muszę pamiętać, żeby umieścić taką listę patronów tym razem na końcu odcinka, bo ostatnio zapomniałem. No i właśnie przeprowadziliśmy pierwsze głosowanie w grudniu. Niebawem przeprowadzę drugie głosowanie na styczeń. Niestety z tym również zwlekałem, natomiast te pierwsze sugestie, które wpłynęły właśnie w grudniu, no to oczywiście wziąłem do serca i te książki zakupiłem. Jestem w miarę daleko od zrecenzowania tych książek, gdyż wszystkie są dosyć długie. Natomiast tak może trochę po kolei, co czytam obecnie, to Bracia Karamazów. To jest bardzo długa książka, 1100 stron. Ja jestem około 400. Wspominałem, że byłem zadziwiony, jak długi jest audiobook Moby Dicka, 25 godzin. No to audiobook Braci Karamazów trwa 38 godzin. I również tak pół na pół czytam i słucham tego audiobooka w pracy. No i jak na razie bardzo mi się książka podoba. I będzie to pierwsza z książek, które zrecenzuję po Moby Dicku. To będzie właśnie Bracia Karamazów. Natomiast z tych sugestii od patronów, to tutaj mam trzy książki przygotowane. Pierwsza z nich to jest Ernst Jünger Sturm Stali, Burze Stali, jakoś tak się tłumaczy. I to zebrało parę głosów na głosowanie, na plebiscycie książkowym, więc mam pożyczoną książkę, aczkolwiek pewnie kupię też własną kopię. Jestem bardzo ciekaw, dużo o tej książce dobrego słyszałem, więc to też będę prawdopodobnie po Braciach Karamazów czytać, gdyż jest krótszy od reszty, ma tylko 250 stron, więc myślę, że szybko tą książkę przeczytam. Właśnie pierwotnie miałem to ogłosić jako moje plany na styczeń, kiedy jeszcze myślałem, że uda mi się nagrać tą recenzję w jakimś ludzkim czasie na początku stycznia. No a teraz to wychodzi na to, że to są bardziej na do połowy lutego jakoś, czy no, na luty też plany czytelnicze, gdyż następna książka to jest American Psycho, brata Istona Ellisa, również wysoce sugerowana. I myślę, że zrobię łączoną recenzję tej książki i filmu, bo film jest bardzo popularny, memetyczny i tak dalej, więc będzie podwójna recenzja i też porównanie, takie głębsze książki z filmem. Natomiast jest to kolejna już książka licząca prawie 400 stron, więc kolejna raczej długa na styczeń. I ostatnia jest najdłuższa, ale też taka, na której czytanie jestem najbardziej podekscytowany, mianowicie Infinite Jest Davida Fostera Wallace'a. Proszę Państwa, ile to jest? 1000 też? Tak, 1050 stron. I to jest ta książka należy do świętej trójcy książek pseudointelektualistów z Lit, z 4chana. Pozostałe książki w tej trylogii to oczywiście Gravity's Rainbow, Pynchona oraz Ulysses Jamesa Joyce'a. Natomiast wreszcie dostałem do rąk tą książkę, zakupiłem ją za prawie 100 zł i też konkretnie to wydanie chciałem, bo to jest najczęściej używane w tych memach i najbardziej mi się podoba to wydanie, więc w końcu mam tylko 1050 stron takiej dosyć drobnej czcionki i też z dosyć minimalnymi akapitami czy też dialogami. Nie wiem, proszę Państwa, kiedy ja to skończę. Podejrzewam, że cały miesiąc mógłbym czytać tylko to, no ale mam nadzieję, że szybciej to wypadnie, bo liczę na to, że teraz, kiedy już mam tylko pracę, a po obronie pracy dyplomowej będę miał już tylko pracę moją, no to zdołam sobie wyrobić jakąś już regularność w czytaniu bez tych wszystkich innych rozproszeń, jakimi były do tej pory studia czy jakieś poboczne projekty, jak audiobook Trela, który też jeszcze nie jest skończony, Boże Święty, nie wiem kiedy ja go skończę, ale liczę na to, że już będę mieć większą regularność w czytaniu, więc może nawet takie monstra długaśne nie będą aż tak długo mi zajmować.
Natomiast tak ogólnie, jeśli chodzi o plany czytelnicze na rok, to wspominałem, że w zeszłym roku były to antyczne dzieła na początku roku, a 2 lata temu pamiętam, że bardzo dużo japońskiej literatury czytałem, więc w tym roku moim postanowieniem jest eksploracja literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, coś z czym miałem bardzo ograniczoną styczność w ostatnich latach. Właściwie mogę tylko wymienić Pessoę, który jest Portugalczykiem, i Miłość i inne demony Marqueza, taka malutka książeczka, która nawet nie zasługiwała na swój odcinek recenzencki. Natomiast w tym roku chciałbym przeczytać no właśnie wiele tych pozycji z klasyki latynoamerykańskiej, jak 100 lat samotności też Marqueza, Ficciones, nie wiem jak to się czyta, 2666, może Don Quixota się uda. No mam generalnie sporo pozycji na liście właśnie tych południowoamerykańskich, czy hiszpańskich, czy portugalskich pisarzy i jest na pewno dziedzina literatury, którą muszę dogłębnie zbadać, wypełnić moje luki, no bo wszystkie inne literatury narodowe przynajmniej wiem mniej więcej, co w nich jest ciekawego, jakie mają zalety, jakie mają wady. Ta właśnie hiszpańskojęzyczna, czy portugalskojęzyczna literatura jest dla mnie dalej wielką niewiadomą. Nawet nie wiem, czego nie wiem, jeśli chodzi o te literatury narodowe. Więc to jest mój taki ogólny plan. Nie mówię, że będę ciurkiem omawiać same właśnie te hiszpańskojęzyczne książki, ale na pewno przez ten rok z 10 pozycji chciałbym w tej literaturze przeczytać. Więc to by było na tyle. Ostatni rok był bardzo burzliwy dla mnie, ale w sumie nie wiem, który rok przez ostatnie lata nie był jakiś bardzo burzliwy. No, nie mogę przewidywać przyszłości, ale jeśli przyszłość jest, prawda, zlepkiem niewiadomych, no to mam przynajmniej jedną niewiadomą mniej, czyli bez tych studiów, które wrzucałem, jakieś losowe projekty do zrobienia, czy egzaminy do nauczenia się i nigdy nie potrafiłem jakoś wyrobić regularności w tej pracy, no to bez tego, tej zmiennej, mając tylko pracę na pełen etat, która nie wykracza poza te godziny, poza te ramy czasowe, będę, myślę, już mógł sobie wypracować pewną regularność, również jeśli chodzi o kanał, inne zajęcia, siłownia i tak dalej. Więc myślę, że prospekty na 2023 są bardzo dobre, również właśnie jeśli chodzi o streamowanie jakieś regularne, mam sporo planów na streamie, które chciałbym wypróbować zrealizować. W ogóle tak wszystkich razem książek to przeczytałem 40 i co roku czytam 40 od chyba 3 czy 4 lat, więc wydaje się, że to jest moja stała, ale zwykle ambitnie, zawsze sobie ambitnie stawiam 52 książki, żeby tak jedna tygodniowo wypadała. Może wreszcie w 2023 się uda. Więc co mi pozostaje, jak życzyć Państwu miłego wieczoru, przyjemnych lektur oraz żeby ten rok 2023 obfitował Państwu w literackie i życiowe sukcesy. No, wszystkiego dobrego. Do widzenia.